A który to jest preblog? Trzeci. Trzeci? Możesz to potem zawrzeć w materiale. Cześć misiaczki. Witam was w kolejnym preblogu numer 3. Dzisiaj taki trochę vlog na spontanie, bo Maciek przyjechał dzisiaj wbić się na mój trening dołu. Jest godzina 15. Ja jestem już w zasadzie po porannym cardio, po pracy, po trzech posiłkach i tak dalej. Właśnie sobie robię mój intra-workout. No i dzisiaj zabiorę was na trening dołu, bo w sumie zostało już 4 tygodnie do zawodów, także staram się cisnąć jak najmocniej potrafię. No i co? I Maciek dzisiaj tylko mnie będzie obserwował, ja nie będę za wiele mówić, bo chcę się maksymalnie skupić na całym treningu. Dobra, robię sobie swój kociołek Panoramixa. Tutaj jest w ogóle, no ponieważ od 6 rano nie mam mnie w domu, no to tutaj mam swoje prochy. Tutaj jest cytrulina, AKG, kreatyna, BCA i wszystko. I to wszystko w zasadzie. Także działamy. Śmiesznie to wygląda trochę. Ale jakbym miała wszystkie puszki ze sobą nosić, to słabo by było. Bo już i tak z trzema torbami chodzę. Dobra, za chwilę zobaczycie parę urywek z mojego treningu. A po treningu pójdziemy sobie na górę i trochę pogadam o tym, jak się czuję, jak to wszystko teraz u mnie wygląda. Jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie z nami. Every day that I wake up, I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me. I wanna live to hear a crowd sing all my lyrics so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something, yeah. Being rich, I'm scared of being poor. I'm scared of being lonely, but I'm scared of being bored. Sometimes I get really angry. To potrzebujemy jakiejś mocnej rzeczy do tego. Co tam będzie leciało? Czekaj, nie zaglądaj mi tu jeszcze. No. Nie, no Netflixa sobie chyba wrzucę, bo... To jest moja nuta. The abyss. And be aware of what I missed, especially if I quit. Yeah, they say that hell is your last day, when you see what you could have became. That day would drive me insane, so I intend on staying in my lane. Yeah, I picked a path and I picked the pain. Yeah, I want it bad, that won't ever change. Yeah, sometimes I'm mad, sometimes I'm okay. Yeah, I know I'll have what I want someday. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something. No, mam taką ciekawostkę, bo z Angeliką razem startujemy na tych samych zawodach. I teraz tak, pokaż mi swoje plecy. Angelika ma tutaj napisane Warrior, no nie? A ja mam tutaj napisane, czekajcie, dobra, już się może odwrócić. A ja mam tu napisane, widać to? Widać gdzieś, że mam tu tatuaż, czy to nie po tej stronie? Jest czy nie? Widzę. No, i to jest napisane po hiszpańsku, że od teraz jestem wojownikiem. Guerrera to jest ten wojownik, nie? Także macie dwie wojowniczki. Dokładnie, mamy jednak coś wspólnego. No właśnie, poza bikini fitness. Dokładnie. Maciek mnie zmusza do gadania. Skończyliśmy Glute Bridge'a i teraz pora na dzień dobry. A potem będzie trochę jeszcze pompujących ćwiczeń na pośladki. Także zobaczycie takie przebitki. Tu już nie bodźcuję mocno mięśnia ciężarem, tylko raczej liczbą powtórzeń. Także pompuję mocno krew do mięśnia.
i jazda. Every day that I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me. I wanna live to hear a crowd sing all my lyrics so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something, yeah. I do what being rich, I'm scared of being poor. I'm scared of being lonely, but I'm scared of being bored. Sometimes I get really angry, and I don't know why. Sometimes I really do hate me, can't even pick my own side, yeah. What is even going on? Why the hell do I even write songs? What the hell am I doing here, man? I guess I don't understand a thing, damn. Yeah, but maybe ignorance is bliss. Yo, I'd rather lay in the abyss and be aware of what I missed, especially if I quit. Yeah, they say that hell is your last day when you see what you could have became. That day would drive me insane, so I intend on staying my lane. Yeah, I picked a path and I picked the pain. Yeah, I want it bad, that won't ever change. Yeah, sometimes I'm mad, sometimes I'm okay. Yeah, I know I'll have what I want someday. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something. I do what I love and hope you will love me, yeah. I face this nightmare, no, I am not buzzing. It's hard to be okay when everything has changed. Yeah, it's hard to be okay when I can see everything. The best part of everyone's day is on my iPhone on display. No matter what I do, can't get away. This isn't healthy, I don't feel the same. Yo, and destiny is a weird thing, yeah. Cause it's easier to believe, yeah, that everything is out of your hands. It's part of a plan, so there ain't no need to worry. Don't let your vision be blurry, yeah. Lock into your journey, yo, and you can start real early. You could be 13 or you could be 30, but it's your life to live, yeah. Yo, so what you got to give, huh? Yo, you better get after it. Don't you dare quit, don't you dare, kid. You got dreams? Then you're like me. So try like me, so fight like me. Take a hold of your life and thrive like me. So you could put the nightmares to sleep like me. Every day that I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me. I wanna live to hear a crowd sing all my lyrics so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something, yeah. Being rich, I'm scared of being poor. I'm scared of being lonely, but I'm scared of being bored. Sometimes I get really angry, and I don't know why. Sometimes I really do hate me, can't even pick my own side, yeah. What is even going on? Why the hell do I even write songs? What the hell am I doing here, man? I guess I don't understand a thing, damn. Yeah, but maybe ignorance is bliss. Yo, I'd rather lay in the abyss then be aware of what I missed, especially if I quit. Yeah, they say that hell is your last day when you see what you could have became. That day would drive me insane, so I intend on staying my lane. Yeah, I picked a path and I picked the pain. Yeah, I want it bad, that won't ever change. Yeah, sometimes I'm mad, sometimes I'm okay. Yeah, I know I'll have what I want someday. Skończyliśmy trening dołu. To jest w sumie ostatni trening w tym tygodniu. Także
teraz mam tylko w głowie to, żeby zrobić cardio i zjeść sobie lody. Słuchajcie, ten vlog wleci najprawdopodobniej na 3 tygodnie przed zawodami. Teraz mamy 4 tygodnie. Co wam mogę powiedzieć? Generalnie to są bardzo przyjemne przygotowania, bo bardzo dobrze się czuję, nie głoduję, nie jestem wymęczona, o dziwo. Jest naprawdę fajnie. Mega, mega ekscytuje mnie fakt, że za 4 tygodnie stanę na scenie. Powiem wam, że wiem, że będzie dużo mocnych zawodniczek. I to jeszcze bardziej mnie tak nakręca, bo chciałabym zobaczyć siebie wśród tych osób i wiecie, porównać sylwetkę, zobaczyć czego mi brakuje albo co udało się nadrobić od poprzedniego sezonu. Także mega, mega się cieszę. I co mogę wam więcej powiedzieć? Szykujemy coś fajnego, jeszcze jeden taki fajny vlog razem z Michałem i z Maćkiem. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się to zrealizować, więc czekajcie cierpliwie. Wiecie, te treningi siłowe są 4 razy w tygodniu, więc nie czuję się jakaś taka wymęczona. Kardio kręcę o 4.30 codziennie praktycznie. I powiem wam szczerze, że dużo lepiej kręci mi się tak wcześnie kardio 4.35 rano, niż jak mogę sobie dłużej pospać i kręcę na przykład je o 8.09. Bo wtedy ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Natomiast jak już wstaję rano, wiecie, taka nakręcona, siadam na ten rower, robię swoje i potem od razu mam power na cały dzień. O dziwo! Mam power autentycznie na cały dzień. Także jest mega, mega spoko. Przychodzę tutaj na siłownię, też mam zarąbiste wsparcie, bo chłopaki mnie tutaj dopingują, Maciek zawsze tam na treningu podejdzie, Michaś to samo, także jest mega, mega, mega mnie to cieszy, mega mnie to jara. Tak na dobrą sprawę, to teraz w przeciągu tych 4 tygodni kolejnych dopiero zadzieje się magia. Obwody u mnie na razie stoją, waga leci w dół. Trener jest zadowolony z tego, jak ta sylwetka się kształtuje, więc ja jestem zadowolona też. Wiecie, jak to jest. Do siebie się bardziej krytycznie podchodzi i dlatego fajnie, jak obiektywne oko gdzieś tam rzuci trener i powie, jak jest tak na dobrą sprawę, tak? Bo wiadomo, że my wymagamy od siebie jak najwięcej, a jednak osoby z zewnątrz widzą to w inny sposób, tak? Więc dla mnie zawsze będzie dużo gdzieś tam niedociągnięć, natomiast wiem, że szef czuwa i on wie, że zrobimy robotę. No także tak na dobrą sprawę ta forma dopiero wyjdzie na jaw za 4 tygodnie. I co? Fajnie, że kolega z teamu sylwetkowiec towarzyszy mi teraz w tak zwanej głodówce, bo ostatnio wrzucił info, że zaczął minikata, także będziemy razem gdzieś tam do tego kwietnia sobie ciąć kalorie. No i co? No tak na dobrą sprawę to jest chyba ostatni vlog przed zawodami, taki typowo jeśli chodzi o prep vloga. Pojawią się inne też gdzieś tam ze mną, natomiast formy już nie pokazujemy, pokażemy formę dopiero przed wyjściem na scenę. No i na scenie, bo nie wiem kiedy te vlogi wlecą. No i co? Kibicujcie mi, trzymajcie kciuki. I wpadajcie na kanał jak najczęściej, wpadajcie na mój Instagram, na Instagram sylwetkowca, wpadajcie do Maćka. No i mam nadzieję, że wam się ten vlog podobał, bo był tak zrobiony trochę na spontanie. I widzimy się w kwietniu na scenie. No, będzie transmisja live, także oglądajcie.